Graliśmy mecz 18 kwietnia 2016 roku z Polonią Warszawa. Dowiedzieliśmy się o odejściu trenera dosłownie przed wyjazdem na mecz, około 10 godziny czy 12 tutaj w klubie. Wcześniej się dowiedzieliśmy niż drużyna. Na pewno szok to był, tak? Tak jak dla większości teraz Polsy jest szokiem to, ta decyzja o przerwie, że tak to nazwę. To dla nas też tak było. Przegraliśmy niestety ten mecz i po meczu dopiero trener powiedział w szatni, tak, oznajmił drużynie, że kończy pracę, co naprawdę spotkało się z dużym takim zaskoczeniem. Pojawiły się u niektórych nawet łzy zawodników, więc to też pokazuje, jaka więź była, tak, po prostu między nimi. Tak naprawdę chyba następnego dnia już trener był w Częstochowie.